Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci. I tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: Nauczycielu, dobrze powiedziałeś. Bo o nic nie śmieli Go już pytać. Śmierć często nawet u pobożnych chrześcijan budzi lęk. Jego przyczyny mogą być różne, ale najczęściej wynikają one z obawy o własne zbawienie lub z braku pewności, co z ludźmi dzieje się po śmierci. Niektórzy głoszą poglądy nihilistyczne, że jakoby po śmierci nic nie istniało. Innych paraliżuje myśl o wiecznych, piekielnych cierpieniach. Dobra nowina na dziś rozwiewa wszystkie te wątpliwości i napełnia nasze serca nadzieją. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Jeśli żyjemy dla Boga, to nie ma prawa w nas być lęku. Życie wieczne jest o niebo lepsze od życia doczesnego. Jest ono radykalnie różne od życia teraźniejszego. Żadna ziemska kategoria nie ma najmniejszego przełożenia na życie wieczności. Na ziemi mamy instytucje małżeństwa i rodziny. W wieczności wszyscy dla siebie będziemy nawzajem braćmi i siostrami. Tutaj trudzimy się o zapewnienie bytu poprzez pracę i dbanie o mieszkanie. W niebie te kategorie nie istnieją. Tam jest wieczny szabat, czyli wieczny odpoczynek, a mieszkaniem jest serce samego Boga. Polska mistyczka, służebnica Boża, siostra Dulcissima, powiedziała kiedyś, że świat jest dla nas tylko mostem, po którym idziemy. Nie wolno na nim budować nam domu. Ta dzisiejsza Ewangelia wymaga od nas postawienia sobie kilku pytań. Czy żyję prawdą, że moja ojczyzna jest w niebie? Co konkretnie w moim życiu wskazuje na to, że jestem obywatelem nieba? I wreszcie, czy moje serce tęskni za Bogiem?